Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku, 54 z rzędu, wow, bez przerwy, ciśniemy codziennie, no, Ultimate Teamy, bo nie powiedziałem, słuchajcie, no, szybko zaprzepaściłem swoją szansę na elitę, bo przegrałem dwa mecze z rzędu na samym początku na live'ie, przez co miałem bilans 17-8, ale walczyłem o G1 i, no, Teixeira, Paulinho, Taliszka. Dawaj, Robert, pokaż, że nie jesteś drewnem. No i dzięki, 1-0. Przeciwnik ma Van der Sara ze zbytu. No jak widzimy, na razie Van der Sar nie miał jak się tutaj popisać. I Robert, aj samobój! Oj. Neymar, dwójeczka, nie tym razem. Przesunął się trochę Van der Sarem, ale uważam, że to nie wystarczy, by powstrzymać Polaka. Jednak wystarczy, ale nie wystarczy, by powstrzymać... wystarczy. Gdzie Manolas? Ej, możemy tak to skończyć, nie? 2-0. Trochę łatwo. Trochę mnie boli, że teraz... Moment, bo zaraz mogą być jeszcze karne dla widzów. Robisz tego lewego z myślą, że to będzie napastnik, który potrafi, kurde... uciec jednak. Znaczy nie tyle uciec, co wiecie, przeciwstawić się obrońcy. Że się nie odbije od niego. No ale cóż, it's in the game. Gol. 3-0. Bo tego Bejerina chyba sobie zacznę robić. Tak mówiłem, że go nie potrzebuję, ale dobrze wygląda. Jestem pewien, że Food Champions napsuje trochę nerwów, gdy będę grał przeciwko niemu. Jak się wróci do Salaha czy coś, to wiecie. Przyda się. Bo karta jest miodna. 4-0. Jest G1. No tak. Z łatwością trzeba to powiedzieć, no nie było jakichś wielkich nerwów. Szkoda. Po wbiciu G1 miałem jeszcze dwa mecze do końca, to chciałem jeszcze trochę pograć i zrobiłem FIFA eksperyment. Skład Polaków, tak jest. Chciałem zobaczyć, jak pójdzie mi w Food Champions z 5 srebrnymi kartami i takim średnim środkiem obrony, no ale z Robertem Lewandowskim. I tak właściwie to nie było źle. Artel Sprick. To jest skład jakieś IQ 200. Co to są za połączenia? Piresik. Koszta i zobaczmy, Fabiański. Gdzie jest handicap? Dobrze, jedziemy z nimi. I świetnie, Łukasz Piszczek. Teraz Piotrek Zieliński. Ach, co za rozegranie, Lewandowski. On ma być tutaj gwiazdą. Teraz, przez to, że ma takie karty obok, powinien mieć dribbling jak Neymar. I mam nadzieję, że tak też będzie. Milik. Podłącza się tutaj Robert Gumny, syn Jacka Gumnego. Jest Lewandowski w polu karnym. Robert, aj, nie ma. I Frankowski. Rywal nie wie, że on jest szybki. To jest moja przewaga. Ale ja wiem, że Klosterman jest szybki. Lewy. A przyciśnijmy go na jego połowie. O coś takiego mi chodziło. Błąd Kante. Pach, płacheta w polu karnym. To powinna być kartka. Chyba się ze mną zgodzicie. A, pytaliście wcześniej, co ja chciałbym zobaczyć na Footmas. No to kartę specjalną Zielińskiego. Taką ocenioną na 85. Tylko za po prostu... za nic. Kartę Polaka za nic zobaczyć. Moje małe marzenie. Łukasz! Kurde, nie dawaj się tak! Ale powaga, gość gra identycznym ustawieniem od samego początku. Myślałem, że on będzie to jakoś zmieniał. Ale nie. Ładnie Bednarek. A i Robert teraz! Milik! 1-2. Ciśniemy. Drodzy widzowie, 32 minuty do końca. Zmiana formacji pomogła, to może się wydarzyć. Milikon słynie z tych podań, Lewandowski sam na sam, Robert, nie! Dajesz, Frankowski! Kurde, ten Castellos, masakra. Arkadiusz Milik, jest płacheta, jest Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski wchodzi w pole karne, Robert, Robert! Neymar, lewy! 2-2! Nice. Wreszcie Robert, do pustaczka. Tak jest, jak w Bayernie teraz, jak w Bayernie. Zapraszam do podpisania petycji, która znajduje się w opisie tego filmu. Żeby Neymar został oficjalnie polskim obywatelem. Mamy dogrywkę. Płacheta, czy on to zrobi? Płacheta, co za podanie! No i ten Castells dobrze ustawiony. Lewy z narożnika boiska, co? Gol! Łuka! Nie, nie zrobię tego, przepraszam. Jest i on, Łukasz Piszczek, 3-2.
Ale się wkurzył, to czuć. Tak to czuć teraz po jego stylu gry. Tak raszuje. Nie dziwię się, jak Matty Klich pokazuje rywalowi, gdzie jest jego miejsce. Jeszcze przypresował. Dobra. Góra, góra. Świetnie, Łukasz. To było dobre. To była bardzo dobra piłka i tutaj Fabiański nie miał nic do powiedzenia. Nie strzelisz teraz. Nie. Ale, zabrał karne dla widzów. Wale Elite, a ja wale ciebie. Ale pisz to powiem wam, do pierwszego składu idzie. Czy poda do Adamy? Czy zrobi tutaj coś tym Rashfordem? To jest taki, trzeba zrobić takiego mema Team Hulit Starter Pack, naprawdę. Lewandowski, oczywiście, że nie. Zieliński! 1-0, pięknie. Poszczęściło się nam. Jedziemy. Gdzie masz ikonę David Beckham? No, nie ma jej jeszcze w grze, to nie mam. Karbownik właśnie załatwił Adamę Traorę. A my się martwimy przed mistrzostwami Europy, proszę was. Ja już wszystko załatwiłem. Ojeny, co za podanie Roberta, Milik 2-0. Słuchajcie, kwestią do sukcesu w tym meczu było odpowiednie ustawienie Piotrka Zielińskiego, tak idealnie, 5 cm od środka. Cofnięty trekartista, regista, Ram Deuter i w miarę to działa. Stój, dobrze, Bedi. Myślę, że przeciwnik będzie miał lekko zrytą psychikę, bo gra dobrze. Wiecie, taki dribbling, posiadanie piłki, jakoś mu to wychodzi. Ale biedak nie wie, jak pokonać naszą wspaniałą defensywę, no. Robert Gumny, cyk, chowa Dembele do kieszeni. O Boże, Milik, Joe Gomez go nie dogania, to jest niesamowite. Arkadiusz Milik nie trafia w bramkę. Daliby mu jakiegoś flashbacka, nie wiem do czego, tak żeby miał więcej tempa po prostu. Do Motma z Ajaxu. 600 tysięcy kosztował Motm Milika. Kiedy to było? Nie pamiętam. Arkadiusz Milik, niesamowite, on nie wyszedł bramkarzem. No jednak nie walisz tej elity, przyjacielu. No wybacz, Futbol Wiktor, ale jeden strzał miałeś. I teraz już tak całkowicie na poważnie, no słuchajcie, mam plany dotyczące mojego składu, chciałbym zbudować coś porządnego. No nie będę grał składem Polski w Foot Champions, nie planuję. Poczekajcie, czy ja spadłem z rangi drugiej, czy ja dobrze widzę? Wow! Ranga trzecia w lidze pierwszej. Niesamowite, to czy ludzie w tej lidze naprawdę grają wszystkie 30 spotkań, wygrywają je i... Choć w... Jezu! Dobra, jeśli chodzi o mój skład, no to powoli zbliżamy się do końca ery Neymara. Tak jak mówiłem, chcę zagrać nim 100 spotkań. Zobaczymy, czy uda się to zrobić. Może zdobędziemy chociaż 100 bramek. Jednak na celowniku mam Douglasa Costę, Varana, Joe Gomeza. No szczerze, chciałbym po prostu zobaczyć, jak się gra z taką OP obroną. Jak przegram to spotkanie, to znów spadnę z ligi pierwszej. Jest Mane, jest Saint-Maximin, Zaha, Adama Traoré. Naprawdę? I pierwszy raz gram przeciwko Bellerinowi, zobaczymy co potrafi. Ale co on tu będzie kombinował? Valverde i Nacho nasz Esio? No ciekawa drużyna, ale może jest na tyle pewny swoich umiejętności, że może grać właśnie czymś takim. To my jednak rozpoczynamy, jest Memphis. No mówię, Douglas Costa, łączy się z Gorecką. Jeszcze o Wernerze myślałem, bo on nam otwiera drogę do Premier League w składzie jutro. Przedstawię wam takie 3-4 propozycje, które chciałbym zrealizować w tym tygodniu już na kolejne Foot Champions. No i pomożecie mi wybrać, myślę, że zrobię głosowanie. Postaram się ułożyć takie 4 równe drużyny. I na ławce jest też Hakim Ziyech, ponieważ on będzie byłby w jednym z tych składów. Jako że kosztował 30 tysięcy, to stwierdziłem, że kupię go dzisiaj i zobaczymy, co potrafi z ławki. Są maksymalne, no już takiego gola straciłem w Foot Champions i tracę go też dzisiaj. Zostałem zezłomowany. Dobra, jak coś, to wpuściłem już Ziyecha na boisko, chyba tak powinno się wypowiadać jego nazwisko i... Zobaczymy, co potrafi, liczę na kilka dobrych prostopadłych zagrań, może nawet jakaś bramka, sztuczki, pamiętamy, on ma 5 gwiazdek. Najpierw to piłkę tylko muszę mieć. Aha, Valverde właśnie zachował się lepiej niż mój Neymar, Foot Champions i Zaha 2-0. Teraz Frankie, to było ciastko i Neymar fajnie, tylko Reguilon tam już, Lewandowski mu z kieszeni wystaje. Ciekawie, ale jest też błąd Bellerina, z którego chciałbym bardzo skorzystać. Robert przed polem karnym, przepuszcza sobie piłkę, prawa noga. Nie no, to jest już, to jest żart ze mnie jakiś robiony. Kunde. Trzeba Varana i Gomeza tu sprowadzić, ja już nie mogę.
Nie wytrzymam. Potrzebuję, po prostu potrzebuję kogoś, kto wystawi nogę tak, jak nie wystawi jej nikt inny. Dobra, Jordi, dziękujemy. Ładnie się żegna z widzami. Ja już nie mam nic do dodania. Dobra, Lewandowski, to jest twój moment, co? Musi wyjść, proszę, Robert! Strzeliłem prosto w bramkarza, moja wina, jeszcze Frankie de Jong, próba dobitki, Courtois. Lewandowski środkiem, przy słupku, gol! 4-1, Thibaut Courtois wreszcie został pokonany i właściwie nie wiem jak, bo to wyglądało jakby nie, w ogóle w bramkę nie poleciało. Zaha? No, chciałem powiedzieć, że też umiem się przesuwać bramkarzem, nie do końca jednak. Ziyech, ładne podanie. Lewandowski chyba nie było spalonego i nie ma też bramki. No, tyle samo szczęścia co Firmino w tej wczorajszej sytuacji. Jeśli mecz oglądaliście, to wiecie, o co chodzi. Neymar, no ładnie się tutaj spisał i Lewandowski, wreszcie gol, 5-2. Ja wiem, że trafił już wcześniej, jednak no, miał trochę więcej sytuacji niż te dwie. Zaha bez faulu, będzie Neymar. Będzie Neymar czy nie będzie? No nie, no Fede Valverde, grający na środku obrony dzisiaj jak król, po raz kolejny zatrzymał Neymara. To jest chyba ten moment, w którym się złamałem. Masakra. Fajnie, że lewy trafił te dwa razy, ale mógł trafić spokojnie 4 gole w tym spotkaniu. Takie są fakty. Okropne posiadanie piłki, ja muszę nad tym popracować, bo po raz kolejny jestem miażdżony po prostu w tej lidze pierwszej, przy okazji z ligi pierwszej znów spadam, ale pewnie znów do niej awansuję i tak w kółko. A więc tak, czy jutro będę miał 1 100 000 na koncie? Jest to możliwe. Czy zobaczycie Neymara? Nie wiem. Czy chcę mieć równy, potężny skład z OP obroną? Bardzo możliwe, że chcę mieć. Czas przejść na ciemną stronę mocy, tak mi się wydaje. Oczywiście lewy zostaje, bo pokazał, że potrafi strzelać gole, ale koniec końców, jak ja zobaczyłem, jak on biegł w tym spotkaniu, to jednak daje mu styl gry myśliwy. Oj, tak ja nim nie drybluję za bardzo. Niech będzie szybszy po prostu i tyle, i niech to wykończenie będzie większe, bo najwyraźniej 96 wykończenia na podstawie to za mało, co nie? Neymar! No co, no trochę strzelałeś. 69 meczów, 86 bramek i 30 asyst. Ja uważam go za najlepszą kartę, którą grałem. Na pierwszym miejscu Neymar, na drugim miejscu na razie był to Mohamed Salah. To chyba pora. Mendy, Varane, Joe Gomez, Alisson. Ja to widzę. Do zobaczenia jutro. Cześć!